czterogodzinny spektakl na Olimpijskim. Tomasz Gollob sprawił prezent 25 tysiącom osób, które zasiadły na trybunach. W takim stylu zakończył finałowy wyścig wczorajszego Grand Prix Tomasz Gollob w żółtym kasku. Na ostatnim łuku pokonał Szweda Jimmy'ego Nielsena. Dzięki zwycięstwu Tomasz Gollob ma ogromne szanse na tytuł mistrza świata. Po trzech turniejach Grand Prix Polak zdecydowanie prowadzi. Jestem pełen radości, a tym bardziej się cieszę, że moi rodacy Polacy w tak licznym gronie, około 30-40 tysięcy, przybyło i nie zawiodłem ich. To jest dla mnie najważniejsze. Wydaje mi się, że dzisiaj jest wielki dzień, nie tylko mój, ale całej Polski, bo Mazurka grali. Tomasz Gollob był bardzo szybki. Cieszę się, że udało mi się nawiązać z nim wyrównaną walkę. Byłem o krok od zwycięstwa, przegrałem tylko o tyle. Cieszyli się wszyscy. Żona Tomka Golloba, a także obecni na zawodach politycy. Marszałek Sejmu Maciej Płażyński, prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski i minister Ryszard Czarnecki. ...25 tysięcy kibiców zgotowało zwycięzcy owację na stojąco. Stadion nie pustoszał przez godzinę po zakończeniu zawodów. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Wielkie, wielkie podziękowania dla jednej osoby, dzięki której ta impreza miała tak wspaniały finisz. Mowa o Tomku Gollobie. To jest wspaniały zawodnik i naprawdę uważam, że to, co on zrobił w wielkim finale w 24 biegu, wynagrodziło tym wszystkim, którzy tak ciężko przez długi okres czasu pracowali przy przygotowaniu tej imprezy. W Polsce zostanie w tym roku rozegrany jeszcze jeden turniej o Grand Prix w Bydgoszczy, rodzinnym mieście Tomasza Golloba. W tym samym roku żużlowiec został wicemistrzem świata. Upragnione pierwsze miejsce zdobył w 2010 roku. Teraz życzymy mu powrotu do zdrowia. Mieli wszystko, czego dusza zapragnie. Tysiące części samochodowych, opatrzonych fałszywymi znakami firmowymi znanych koncernów, odnaleziono we Wrocławiu. To byli fałszerze na ogromną skalę. Gdy wrocławscy policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej wkroczyli na teren przedsiębiorstwa, znaleźli kompletną linię produkcyjną oraz tysiące gotowych wyrobów. W tym między innymi kołpaki, gumowe przeciwbłotne osłony, nalepki oraz listwy progowe do najlepszych samochodów niemieckich, amerykańskich i japońskich. Części były sprzedawane nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Każda umowa o posługiwanie się znakiem towarowym ma swoją określoną cenę, więc przypuszczam, że w tym przypadku właściciel tej firmy znaczne wartości zaoszczędził. Nas interesują głównie producenci, bo jeżeli nie będzie tych producentów naruszających prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe, również nie będzie tych dystrybutorów, którzy będą je rozprowadzać. Wielkie zachodnie koncerny zatrudniają w Polsce prywatnych detektywów, którzy pomagają policji tropić przemysłowych piratów. Problem polega na tym, że nie każdego stać na drogie oryginalne części. Naturalne jest więc, że nabywcy szukają tańszych. Czy również lepszych? To właśnie jest podstawowe pytanie. Zdjęcia operacyjne wrocławskiej policji zostały wykorzystane przez znany koncern samochodowy do zrealizowania własnego filmu szkoleniowego. Oglądacie Państwo jego wersję roboczą. Polska została w nim przedstawiona jako kraj, gdzie znaki firmowe fałszowane są masowo. Wcześniej za taki raj dla przemysłowych przestępców uchodziły Tajlandia i Malezja. Zachodnie koncerny oceniają, że w związku z działalnością polskich piratów tracą rocznie kilkanaście milionów dolarów. Cóż, nie ma się czym chwalić. Na koniec przyjemniejsza relacja ze stolicy Karkonoszy. Na 5 dni ulicami i placami tego miasta, jak co roku, zawładnęło kilkanaście grup teatralnych z całej Europy. Bez wątpienia było to święto teatru ulicznego, choć w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie uboższe, choćby ze względu na liczbę występujących zespołów oraz fakt, że przedstawienia mogli oglądać mieszkańcy tylko dwóch miast, Jeleniej Góry i Görlitz. Zabrakło też tradycyjnego karnawału wszystkich zespołów. Tę lukę wypełnił z powodzeniem spektakl teatru KTO. Zaprezentowany przez niego Zapach Czasu to impresja teatralna odwołująca się do dzieciństwa twórcy przedstawienia Jerzego Zonia.
Doświadczenia sceniczne oraz wcześniejsze uliczne eksperymenty wykształciły specyficzny język tego teatru, którego tworzywem jest ciało aktora, głos, ruch, muzyka, a w bardzo ograniczonym wymiarze słowo. Było to nostalgiczne widowisko pełne dynamizmu z muzyką Czajkowskiego. Publiczność po efektownym zakończeniu ze sztucznymi ogniami nagrodziła artystów gromkimi brawami i długo jeszcze pozostawała na placu. A w tym roku odbędzie się jubileuszowa 35. edycja festiwalu.